Zapraszamy do wysłuchania książki Bibi Easton zatytułowanej Sex Love, przełożyła Dorota Konowrocka sawa czyta Ewa Abart. Nota od autorki. Książka jest oparta na faktach ubarwionych, naciągniętych i wyolbrzymionych dla osiągnięcia efektu komicznego i lub ze względu na skłonność autorki do pisania po pijaku o czwartej nad ranem. W imię ochrony prywatności wszystkich zainteresowanych zmieniono nazwiska, miejsca zdarzeń i charakterystyczne cechy bohaterów. Gdybyście przypadkiem zdekonspirowali panią Iston lub dowolną postać występującą w tej książce, autorka deklaruje gotowość spełnienia w zamian za milczenie krótkiej listy niewygórowanych żądań. Ze względu na obecność przekleństw, wulgaryzmów i plastycznych opisów spółkowania, książka ta nie jest przeznaczona dla czytelników niepełnoletnich. Dla pewności należałoby ją przed nimi po prostu schować. Chciałam zadedykować tę książkę mężowi, ale zrozumiawszy, że nie wie i nie powinien się dowiedzieć o jej istnieniu, postanowiłam zadedykować ją Tobie, urocza czytelniczko. Wprowadzenie. Nie, wzrok cię nie myli. Nawet jeśli nic z tej lektury nie wyciągniesz, przynajmniej opowiesz koleżankom, że ktoś zadedykował ci książkę. I to nie bzdurne opowiadanie. Porządną powieść, tak jest, proszę pani. Przynajmniej tyle mogę dla ciebie zrobić. Przecież jedynie ze względu na ciebie zdecydowałam się opublikować ten żenujący zbiór maili, prywatnych notatek i zwykłych świństw. To fatalna decyzja, o nie pierwsza w długim ciągu nietrafnych wyborów, o których wkrótce będziesz miała okazję poczytać, lecz podjęłam ją dla ciebie. Jestem szkolną psychologką, więc kształtowanie właściwych zachowań to mój konik. Chcesz, żeby dziecko przestało wszystko olewać? Mówisz i masz. Chcesz ustalić, czy Johnny ma zaburzenia ze spektrum autyzmu, czy po prostu się wkręcił w Minecrafta? <śmów> Przyprowadź go do mnie. A może chciałabyś się dowiedzieć, jak skłonić zimnego, nieobecnego duchem i nieskłonnego do rozmowy partnera, by okazywał ci więcej uczucia? Hmm. Powiem ci kurwa, że z tym sobie akurat nie radzę. W 2013 roku moje małżeństwo nie przypominało związku męża z żoną, lecz relacje podnóżka z jego właścicielem, i było coraz gorzej. Aż pewnego dnia wszystko się zmieniło. To był dzień, w którym kenneth Easton przeczytał mój dziennik. Przypadkiem odkryłam przełomową technikę tak prostą i głupią i niezawodną, że wystarczyło kilka miesięcy, by przeobrazić mojego introwertycznego męża w roznamiętnionego buchaja. Na fali ekscytacji pozbierałam wszystkie notatki i pod osłoną nocy powiązałam je w spójną całość. Chciałam rozesłać egzemplarze tej franken księgi po wszystkich stanach i obsypać nimi nieszczęśnice udręczone w monotonnych wieloletnich związkach. Jest nadzieja, rechotałabym demonicznie w ciemnościach, rozrzucając broszury ze skradzionej awionetki. Nie musicie się godzić na koszmarną nudę. Lecz zamiast brać lekcje pilotażu, by podzielić się swoim drobnym odkryciem, wybiorę lepszą opcję. Opublikuję to. Jasne, gdyby przeczytał to któryś z moich znajomych. Być może dostałabym wypowiedzenie, papiery rozwodowe lub nakaz stawiania się na obowiązkowe zajęcia dla rodziców prowadzone przez ośrodek pomocy społecznej, na które nie dojechałabym wobec braku samochodu zajętego przez komornika. Lecz w życiu od dawna kieruje się dewizą konsekwencje-pierdzielencje, co przynajmniej po części wyjaśnia większość zdarzeń opisanych w tej książce. Mam nadzieję, że coś z tego, co tu napisałam, pomoże ci tchnąć iskrę w pogrążonego w śpiączce partnera. A może po prostu zrobisz sobie przerwę od swojego życia, żeby się pośmiać z mojego? Jeśli nie, przynajmniej będziesz mogła powiedzieć znajomym, że Bibi Easton zadedykowała ci wspomnienia, co zaimponuje im na jakieś pół sekundy. Zanim ktoś zapyta: Bibi Easton? A kto to? Słowniczek. Leksykografowie Webstera dajcie znać, gdyby coś wam się spodobało. Emorekcja wzwód wywołany w większej mierze uczuciami niż stymulacją fizyczną lub wizualną. Fantakurwastyczny. Tak brzmi kurwa fantastyczny, wymawiane przez kogoś, kto wlał w siebie cały kieliszek Pinogrygio. Franken książka. Przypadkowy zbiór wpisów do dziennika, maili, fotografii, sprośnych wierszyków i pornograficznych opowiadanek, które jakaś idiotka poskładała w całość i próbuje przepchnąć jako książkę. Kiełbafest. Spotkanie towarzyskie, w którym uczestniczą głównie ludzie z penisami. Kosa pod żebra, cios nożem. Mężobot. Żonaty mężczyzna, któremu bliżej do maszyny niż do człowieka, zwykle introwertyczny, posłuszny i zorientowany na zadania cyborg. Rygorystycznie przestrzega zasad i zwyczajów, nie potrafi cieszyć się życiem i ma zahamowania seksualne. Mężogier, żonaty mężczyzna, który powinien mieć absolutnie dość starej, rozciągniętej pochwy swojej żony, tymczasem zachowuje się jak nienasycony ogier po wciągnięciu ośmiu kresek. Potworeniusz. Jeden – hybryda potwora z geniuszem, dwa – okrutny geniusz, trzy – wklej tu zdjęcie dr. Sary Snow. Przyjaciel. Kochanek, który jest jednocześnie dorosły i znacznie starszy od swojej partnerki, przez co określenie chłopak wydaje się głupie i niewłaściwe, podobnie jak sama relacja. Przyjaciółka. Bliska ci kobieta, której nie chcesz określać mianem psiapsiółki, bo jesteś wystarczająco wrażliwa kulturowo, by wiedzieć, że czarne Amerykanki nie znoszą, gdy białe określają je mianem psiapsiółek Rocznica cudu Rocznica dnia, w którym twój partner, dotychczas podczas wszelkich czynności seksualnych leżący jak kłoda, faktycznie się z tobą kochał Obchody i uroczystości mogą obejmować minutę ciszy lub nie. Włóczęgostwo. Sytuacja kogoś, kto włóczy się bez stałego zajęcia i miejsca zamieszkania, ale jakimś cudem stać go na skórzane spodnie i nieukończone tatuaże. Wrogiele. Wrogowie, przyjaciele, o, zależy od dnia i liczby kieliszków. Zmartwa. Połączenie słów zmartwiona i martwa, na przykład. Jak się nie odpieprzysz od chłopaka Bibi Easton, to za 30 sekund będziesz zmartwa. Jeden. Mężobot. Sekretny dziennik Bibi. 16 sierpnia. Drogi dzienniczku, ten skurwil mnie wykończy. Właśnie wyszedł spod prysznica i leży teraz tak blisko, że czuje zapach Irish Spring. Ma seksownie wilgotne włosy i perfekcyjny zarost. Dość długi, by stał się miękki w dotyku, dość krótki, by nie skrywał rzeźbionych rysów. Do tego koszulkę opinającą bicepsy i twardą klatę. Mogłabym obserwować go do rana no i właśnie to robię kątem oka ale to za mało. Chciałabym go dotknąć. Odkąd pół godziny temu walnął się obok i włączył sobie mecz Atlanta Braves, wymyśliłam już tysiąc sposobów na to, jak go dotknąć i trochę popieścić. Mogłabym spleść nasze palce, albo przesunąć opuszkami po jego kanciastej szczęce mogłabym delikatnie przemaszerować miętowymi paznokciami po sześciopaku jego brzucha, a kiedy zwróciłby na mnie uwagę, usiadłabym okrakiem na jego twardym, wilgotnym ciele i te same paznokcie wsunęła w jego mokre włosy. Ale nawet nie drgnę, bo wiem, że tylko by zerknął z ukosa i odsunął się trochę dalej. Mój mąż jest z kamienia. To nie znaczy, że jest opoką, bez której wszystko by się zawaliło. Lecz, że jest kurwa tak zimny, że nie wiadomo, czy jeszcze dycha. Nigdy nie wziął mnie nawet za rękę. W każdym razie nieumyślnie. Zdarzało mi się trzymać go za rękę, gdy spał, ale obudzony uprzejmie znosił kontakt fizyczny przez jakieś no, pięć sekund, po czym zręcznie wysuwał bezwładną dłoń z mojego uścisku. Z seksem jest mniej więcej tak samo. Ken, dżentelmen w każdym calu, leży na plecach i pozwala mi robić, co mi się żywnie podoba. Bez słowa serwując mi obowiązkowe minimum pieszczot. Chciałam być kiedyś zabawna i odegrać scenę z lodami z ciemniejszej strony Greja. Na obronę swojego męża powiem, że musiałam zagrać rolę Christiana, bo Ken nie znał jego kwestii. Przyznaję, że szum elektronicznej Niani to nie do końca Al Green, a lody Cherry Garcia, którymi zastąpiliśmy waniliowe, no, zlizuje się dość niezręcznie, bo trzeba przeżuwać masę karmelową i wisienki. Ale mimo wszystko odrobina zaangażowania byłaby mile widziana. Niezależnie od tego, jak zwykły lub teatralny był nasz seks, już po wszystkim zawsze całuje i pieszcze prześliczne ciało swojego męża, próbując wycisnąć z tej skamieliny kropelkę ciepła. I normalnie słyszę, jak liczę w myślach 121, 122, 123, po czym popukuje mnie w pośladek. To sygnał, że mam z niego złazić. Tak to w każdym razie wygląda. Problemem mojego męża nie jest oziębłość, rozumiana jako całkowity brak chęci, potrzeby czy umiejętności przeżywania intymnych zbliżeń. Powiedziałabym nawet, że jego chłód zapewnia naszemu małżeństwu, stabilność i spokój, jego chłód i perfekcjonizm. Bowiem Kenneth Easton przestrzega prawa. Płaci podatki i prowadzi przepisowo. Do tego wynosi śmieci i dba o trawnik. Jest mężobotem, cyborgiem zaprojektowanym do przetrwania siedemdziesięciu, osiemdziesięciu lat burzliwego pożycia. Nigdy nie przełapałam go na oglądaniu się za kobietami, nie nakryłam go nawet na kłamstwie. Problem mojego męża polega na tym, że ożenił się ze mną. Zanim go poznałam, przetestowałam co najmniej 70% akrobatycznych pozycji kamasutry. Zgoliłam głowę i przekłułam najwrażliwsze części ciała jeszcze przed osiągnięciem wieku, w którym można oglądać filmy dla dorosłych. Czas wolny spędzałam w kajdankach, zakuta przez chłopaków, z których każdy miał więcej tatuaży niż wszyscy członkowie Guns N' Roses razem wzięci. Ken w tej konkurencji nie miał szans. Zastanawiasz się pewnie, dzienniczku, czemu puszczalska pankuwa poślubiła gościa z przyciasnym kołnierzykiem? Wszystko przez nich. Wystarczy, że zaciągnę się słodko mdlącym piżmem Obsession for Men, a adrenalina skacze mi tak, że momentalnie włącza mi się odruch walki, ucieczki lub ruchania. Każda przekłuta dolna warga budzi we mnie wątpliwość, czy oby słusznie rzuciłam palenie. Każdy wytatuowany rękaw, ochotę, by wsiąść do busa z zespołu na i cisnąć do ręsztoka wszystko, co wypracowałam. Kiedy poznałam Kena, miałam zszargane nerwy i skołatane serce. Spokojne i bezpieczne życie, jakie mi zaoferował, było dla mojej znużonej, poparzonej duszy jak kojący balsam. Wytatuowani bohaterowie mojej młodości mieli płomienne temperamenty, ale startowali do każdej dupy, co ruszy lądowali w pudle i nie wyszliby z długów, choćby się mieli zeslać. A Ken był taki rozsądny i odpowiedzialny, bezproblemowy. Nosił najki i koszulki marki Gap, biegał dla zdrowia, miał kartotekę czystą jak łza, własny dom, a do tego dyplom w życiu byś się nie domyślił z rachunkowości. Może przesadziłam w drugą stronę. Żebyś mnie źle nie zrozumiał. Kocham i Istona, jak stąd do księżyca. Jest moim najlepszym przyjacielem, ojcem moich dzieci, i w gruncie rzeczy jesteśmy nieziemsko szczęśliwi. W każdym razie ja. Jestem, poważnie. Można uzawić z nudów i być szczęśliwym, prawda? To się nazywa płakać ze szczęścia piekielnie nudnego szczęścia. Czy Ken jest szczęśliwy? Trudno orzec, zważywszy na jego anhedonię. Postanowiłam uznać, że tak, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Możliwe, że faktycznie nic nie czuje. Niezależnie od tego, ma kanciastą szczękę kapitana Ameryki. Dołeczek w brodzie i popołudniowy zarost, niezależnie od pory dnia. Niesprawiedliwie wysokie kości policzkowe, błękitne oczy, ocienione rzęsami koloru espresso i ciemnoblond włosy na tyle długie, by utworzyć nad czołem rozkoszną falę, do tego szczupłą, muskularną sylwetkę i wytrawne poczucie humoru. Jest skromny, błyskotliwy i toleruje moje głupoty. W co najmniej dziewięćdziesięciu procentach jest stworzony dla mnie, lecz ostatnio myślę wyłącznie o tych brakujących niecałych dziesięciu. Na które składają się tatuaże i namiętność. No dwie rzeczy, które muszę opłakać i pogrzebać dla ochrony rozkosznie, monotonnego małżeństwa. I nie mogę. Wytatuowane łobuzy to narkotyk, którego nie umiem rzucić. Romanse z antybohaterami pochłaniam w takim tempie, jakby były podstawową grupą produktów spożywczych. Mój iPhone kipi utworami tysięcy ochrypłych, neurotycznych alt gotowych lać mi je do uszu, gdy tylko zapragnę oderwać się od życia. Na moim twardym dysku roi się od zagadkowych wampirów, zbuntowanych motocyklistów, hedonistycznych gwiazdroka i ocaleńców z apokalipsy zombie, samców Alfa, w których wytatuowane ramiona rzucam się za każdym razem, gdy wokół robi się zbyt domowo. Wiesz, co pojęłam po kilku wirtualnych ucieczkach do wyimaginowanych dystopii i fikcyjnych spelon? Że ja tych mężczyzn znam. Umawiałam się z nimi na randki. Z seksownym skinheadem, który został komandosem, po czym przyłączył się do motocyklowego ganku. Z byłym skazańcem, szurniętym uczestnikiem nielegalnych wyścigów. Z wrażliwym basistą grupy heavy metalowej o oczach obrysowanych czarną kredką. Hm. Miałam ich wszystkich, w dzienniczku. Jak mogłam dotąd nie dostrzec podobieństw łączących mężczyzn moich marzeń z moimi byłymi chłopakami? A ponoć jestem psycholożką. Właściwie za moją decyzją o studiowaniu psychologii stoi zapewne Knight, mój chłopak ze szkoły średniej. Ten to miał najebane w Jutro ci o nim opowiem. Kręt szykuje się do łóżka, więc mam zaledwie pięć minut, żeby go przeatakować, nim uśpi go program historyczny. No, życz mi powodzenia! 2. Szkieletor. Sekretny dziennik Bibi, 17 sierpnia. Night, night, night. Od czego by tu zacząć, dzienniczku? Hm. Rola dziewczyny Nighta przypominała rolę zakładnika z syndromem sztokholmskim. Nie miałam tu nic do powiedzenia. Knight zdecydował, że będę do niego należeć, a Knightowi się nie odmawiało. Z czasem mój strach przeobraził się w przyjaźń, a ta w miłość do porywacza razem z jego psychopatią i całą resztą. Knight był skinheadem. Poprawka: Knight był skinheadem przez duże s jedynym w trzech hrabstwach otaczających Atlantę rozlanymi przedmieściami. Miał w sobie takie pokłady złości, że nie pasował do żadnej z subkultur wściekłych białych kolesi, która istniała w szkole średniej Peach State. Sportowcy byli za bardzo stadni, pankowcy, choć odpowiednio brutalni i skłonni do ataków wandalizmu, trochę za dobrze się bawili, gotów zaś uważał za zwykłe cipy. Był tak przepełniony gniewem, że musiał wybrać jedyną subkulturę, której wizerunek wrzeszczał — rozwalę ci łeb i wsadzę kosę pod żebra, jeśli odważysz się choćby spojrzeć. Odniósł taki sukces w dziedzinie onieśmielania innych, że przez całe liceum pozostał subkulturą jednoosobową. Myślę, że źródło jego furii należało upatrywać w chwili narodzin, gdy matka kretynka ochrzciła go imieniem Ronald McKnight. To był rok 1981, więc śmiem podejrzewać, że Candy starała się zaimponować maklerowi, który ją puknął, nadając owocowi ich związku imię najsłynniejszego republikanina, który jej przyszedł do głowy. Domyślam się, że po latach bycia workiem treningowym dla rozlicznych, brutalnych i zapewne żonatych alkoholików, z którymi Candy się prowadzała, traktowany jak ciężar przez kobietę, która wolała jakichś złamasów od własnego syna, Słuchając dowcipów o Ronaldzie McDonaldzie, za każdym razem, gdy udało mu się wyrwać, Ronald przeobraził się w Knighta, a Knight zaczął budzić grozę. Miał jasną skórę, blond jeżyka, świńskie rzęsy, chłopięcy urok i wyraz permanentnego wkurwu na twarzy. Z upiorną bladością twarzy kontrastowały przeszywające oczy w kolorze arktycznego błękitu. Był szczupły, a przy tym muskularny jak uczestnik nielegalnych walk. Sumiennie podnosił ciężary. Serio? Państwowa szkoła średnia nie wymyśliła dzieciakom nic lepszego? I kiedyś wygrał z drużyną futbolową zakład o 300 dolców, wyciskając na ławce 150 kilo, co stanowiło wówczas dwukrotność jego wagi. Opowiadając tę historię, za każdym razem kończył: W walce nie liczy się wielkość psa. A siła jego determinacji. I mogę was zapewnić, że nie brakowało jej Ronaldowi McKnightowi, czy też, jak nazwano go w szkole, choć nikt nie mówił mu tego prosto w oczy, szkieletorowi. Co ciekawe, będąc jedynym skinheadem w mieście, nie był wcale rasistą. W życiu nie słyszałam, żeby komuś wciskał dumne aryjskie gówno, czy obnosił nazistowskie regalia. Wśród jego przedmiotów osobistego użytku podejrzanie brakowało krzyży żelaznych i swastyk. Już wówczas miałam skłonność do psychologizowania i tak zafascynował mnie brak faszystowskiej ikonografii, że zdobyłam się na odwagę i zapytałam go o to wprost. Zamiast wyrzucić prawe ramię w rzymskim salucie, szybko rozejrzał się po korytarzu i upewnił, czy nikt nie podsłuchuje, po czym nachylił się nade mną tak nisko, że poczułam na szyi jego oddech i wyszeptał. Tak naprawdę nie jestem rasistą, nienawidzę wszystkich porówno. Uwierzyłam mu. Drań faktycznie nienawidził wszystkich. Tak w każdym razie sądziłam. W 1996 roku naszą planetę zamieszkiwało 5 miliardów ludzi. Ronald Knight MacKnight nienawidził 4 miliardów 999 milionów 999 tysięcy 999 z nich. Nienawidził rodziców, gardził znajomymi, celowo odstręczał nieznajomych, lecz z niepojętych powodów uznał, że mnie lubi. A bycie jedyną osobą lubianą przez największego drapieżnika w galaktyce uderzało do głowy. Poznałam ronalda McKnighta jako chudziutka, wielkooka, piegowata świeżynka z płową falującą czupryną do ramion, śmiertelnie zakochana w królu pankowców lęsu sukcesywnie obcinałam włosy coraz krócej i wpinałam w bluzę i plecak coraz więcej agrafek cal po calu zbliżając się do lęsa siadającego zwykle w stołówce przy elitarnym stole pankowców gotów i czpunów którym przewodził od pierwszego dnia szkoły okazał się ku mojej rozpaczy stuprocentowym gejem. O czym wolałabym wiedzieć, nim zgoliłam głowę i przekłułam sobie ciało w najdziwniejszych miejscach, zdecydowana za wszelką cenę przekonać go by wreszcie mnie puknął. Knight, który był wtedy w drugiej klasie, wylądował przy naszym stole z automatu. Nie było żadnych skinheadów, z którymi mógłby się zbratać, więc pankowcy przysposobili go w charakterze ulubionego grzechotnika. Przysiadał się codziennie ze spuszczoną głową i zmarszczonym czołem, ściskał widelec tak, jakby chciał go wygiąć, i mamrotał, pierdol się, gdy ktoś śmiał się do niego zwrócić. Któregoś pogodnego dnia, pod koniec września, podsłuchałam, jak siedzący przy naszym stole kolej ze starszej klasy powiedział kumplowi z włosami na cukier i niezliczoną liczbą kolczyków, że dziś są urodziny szkieletora. Nie mam pojęcia jak się o tym dowiedział, ale Knight mógł kiedyś coś takiego rzucić na dowód, że życie może być jeszcze bardziej denne. Leciałoby to jakoś tak: Kurwa, nie wierzę. Moja pierdolona stara zajebała mi wszystkie fajki i wyjechała z miasta w moje urodziny z tym swoim pierdolonym gachem. A ty co się kurwa gapisz? Więc jak się wreszcie dopchałam do lady, kupiłam mu kanapkę z kurczakiem. W podskokach z bananem na twarzy wróciłam do naszego stołu. Należałoby wyjaśnić, że nieodmiennie tryskałam entuzjazmem i byłabym znakomitą cheerliderką, gdyby nie antysystemowość i brak koordynacji ruchowej. Po czym rzuciłam kanapkę Najtowi na kolana i ćwierknęłam. — Sto lat. Uniósł wkurwione jak zwykle oblicze i przyszpilił mnie przeszywającym spojrzeniem niebieskich oczu. Stałam jak skamieniała, uzmysławiając sobie Poniewczasie, w czasie, że być może właśnie szturchnęłam grzechotnika. Przygotowałam się na kanonadę wulgaryzmów. Tymczasem na moich oczach permanentny mars Najta złagodniał, a potem całkiem zniknął. Ściągnięte zwykle brwi się wygładziły i uniosły w zdumieniu. Lodowate oczy otworzyły szerzej, wargi rozchyliły w bezgłośnym westchnieniu. Twarz Najta przybrała rozdzierający wyraz wdzięczności i niedowierzania, jakby chłopak ochrzczony szkieletorem nigdy dotąd nie dostał prezentu. Rękę bym sobie dała uciąć, że usłyszałam szczęk zbroi opadającej na podłogę. Patrzyłam w twarz wrażliwca, samotnego i obolałego. Zabrakło mi tchu. Zapomniałam, jak wciąga się powietrze. Gdy zaczęło mnie palić w płucach, oderwałam wzrok od najta i wzięłam głęboki wdech, udając, że podziwiam swoje nowe, białe martensy. Kolejny zakup dokonany z myślą o Hajtałerze, ale było za późno. W ciągu kilku sekund zobaczyłam wszystko. Lata cierpienia, tęsknotę za przynależnością, fale uczucia gotową zatopić pierwszą osobę na tyle odważną lub głupią, żeby wejść do wody. Myślałam, że podniesie zbroję i podejmie ponure rozważania. To była tylko głupia kanapka, lecz ku memu zaskoczeniu i zażenowaniu wstał, wycelował we mnie palec i wrzasnął do wszystkich siedzących przy stole. I właśnie dlatego Bibi jest jedyną, kurwa, osobą na tej planecie, którą mogę cierpieć. Żaden z was zjeby nie pofatygował się do mnie z prezentem. Morderczym spojrzeniem powiódł po pryszczatych twarzach wszystkich wylękłych odmieńców i zakończył: Wszystkich was, kurwa, nienawidzę. Miał skłonność do dramatyzowania. Zbyt zdumiona, by zareagować, patrzyłam bezradnie, jak opada na krzesło z niewymuszoną gracją lwa po sutym posiłku, wyraźnie usatysfakcjonowany odegranym właśnie spektaklem i ciszą, która zapadła we wstrząśniętej stołówce. Stałam jako jedyna, czując na sobie spojrzenia wszystkich oczu, w tym Knight'a, który obserwował mnie z drapieżnym uśmiechem kota z Cheshire. Zapragnęłam nagle odzyskać pieniądze. Widzisz dzienniczku, byłam przekonana, że kupuję zwykłą kanapkę, a przy odrobinie szczęścia znośną relację z facetem, który w naszej zgodnej ocenie byłby pierwszy do zarżnięcia nas tępym nożem. Nic poza tym. Nie lubiłam go i nie chciałam się z nim zaprzyjaźniać zakładając, że to w ogóle możliwe. Miał w sobie tyle złości i budził taki lęk, że nie oczekiwałam nic ponad to, żeby na mnie nie wrzeszczał i nie próbował mnie zamordować. Któż mógł przypuszczać, że głupi dolar pięćdziesiąt kupi mi obsesyjne i niezmordowane oddanie jedynego skinheda w mieście? Stałam na celowniku okrutnie błękitnych oczu, mrugałam zielonymi ślepiami i zaczynałam pojmować, że Night... Mnie sobie weźmie. Czy mi się to podoba, czy nie? A z początku wcale mi się to nie podobało. 3. Wrogociele Sekretny dziennik Bibi, 24 sierpnia W podstawówce całowałam się tylko z Koltonem. Był piekielnie przystojnym łobuzem z nastroszoną czupryną i umawiałam się z nim w ósmej klasie. Pisząc o umawianiu się, mam na myśli rozmowy przez telefon. Trzymanie się w szkole za ręce, rozwijanie po całym domu papieru toaletowego i jeden, słownie jeden, namiętny pocałunek. Colton przypominał mi wróżka. Ale nie, że gej, tylko te spiczaste uszy, potargane włosy, psotny błysk w oku. Wypisz, wymaluj wróżek. Moment, kurde, myślałam chyba o Piotrusiu Panie. Tak, Colton zdecydowanie przypominał Piotrusia Pana seksownego Urwisa, herszta zaginionych chłopców. Mieszkał z przerwami ze swoją żałosną matką Peggy, która harowała chyba na cztery etaty. Miała tłuste blond strąki i była chuda jak patyk, dzięki czemu nadal mieściła się w obcisłe, marmurkowe dżinsy z wysoką talią noszone na początku lat osiemdziesiątych. W jej drżących, długich palcach nieustannie kołysał się równie długi Virginia Slim. Głos zaśmiała tak ochrypły, jakby od tygodnia z nikim nie gadała. Od pierwszego rzutu oka wyglądała na byłą grupi i z tego co było mi wiadomo, ojcem Coltona był jeden z założycieli zespołu Whitesnake. Czymkolwiek się zajmował, jego miejscówka w Las Vegas musiała być lepsza od walącej się rudery Peggy, bo Colton najdalej po kilku miesiącach wracał do ojca. Gdy ostatnio mieszkał u Peggy, oboje jak gdyby adoptowali Knighta, po części współczując mu beznadziejnej sytuacji w domu, lecz chyba też dlatego, że miał samochód. Na początku drugiej klasy Colton swoim zwyczajem wsiadł w autobus jadący do Las Vegas i Peggy znów została sama, a ponieważ potrzebny był jej syn, a Knight potrzebował mamy, chodził tam nadal po szkole, jakby Colton nigdzie nie wyjechał. Było to w sumie urocze. Gdy Pegi szła do jednej ze swoich dwudziestu prac dorywczych, Knight wyprowadzał jej z tetryczałego owczarka i klajstrował dziury w ścianach. Nigdy o nic nie prosił, lecz zyskiwał klucze do domu. To był niezły model. Nie mówię o domu oczywiście. Dom się walił i sypał, ale Knight miał go tylko dla siebie i pozwalał nam w nim przesiadywać po szkole. W środku wolno było palić, a Peg miała kablówkę i zapas browaru w lodówce. Dla nastolatków to był istny raj. Każdego popołudnia cała załoga punk rockowego stołu ruszała do domu pegi. Upychała się na jej bezkształtnych kanapach z lat siedemdziesiątych zawsze walczyłam o miejsce obok lansa obalała parę piw i wrzeszczała na całe gardło, ilekroć w potyczkach Jerego Springera występował transwestyta bez nóg, karzeł z gangu motocyklowego czy jakiś wsiowy Bruce Lee, gasząc przy tym jednego kiepa po drugim w popielniczkach, z których i tak już się wysypywało. Najd przez pierwszą godzinę spacerował z psem lub wykonywał drobne naprawy, zostawiając mi dość czasu na ubzdryngolenie się i flirty z właścicielem kolan, na których akurat usiadłam. Po skończeniu obchodu zwalał się na bury fotel z piwem w garści i przyszpilał nieszczęśnika spojrzeniem tak morderczym, że ten zbiegał po schodach, nim mój kościsty tyłek zdążył walnąć o podłogę. Zabawa trwała kilka tygodni, aż któregoś dnia... Dotarło do mnie, że zostaliśmy tylko we dwoje. Zauważyłam, że tłum się przerzedza. Nie zorientowałam się jednak, do jakiego stopnia. Jeździłam do Pegi zawsze z Knightem, bo a. jako piętnastolatka nie miałam samochodu, b. gdy tylko ktoś proponował mi podwózkę, Knight momentalnie wykręcał mu rękę za plecami i rozpłaszczał gościa na najbliższej masce, póki ten nie odpuścił. Nie mogłam nawet wrócić do domu gimbusem, bo formalnie mieszkałam poza rejonem szkoły. Tym sposobem, dopiero koło listopada w drugiej klasie uprzytomniłam sobie, że NAJD, niespostrzeżenie, stał się dla mnie jedynym środkiem transportu. Codziennie po lekcjach, czy mi się to podobało czy nie, porywał mnie tłum wybiegających z budynku napalonych nastolatków, który miotał mną i ciskał na wszystkie strony jak kruchym listkiem w wodach potoku, by wreszcie przed szkołą wyrzucić mnie na trawnik u stóp Knighta. Ten stał ze skrzyżowanymi ramionami, oparty o maszt, wyjęty żywcem z jakiejś skinheckiej wersji filmu Wyrzutki. Obcisławiała koszulka, klasyczne lewisy 501 na cienkich czerwonych szelkach, czarne glany ze stalowym noskiem i morderczy błysk w oku. Brakowało mu tylko paczki papierosów za podwiniętym rękawem. No i oczywiście włosów. Jego ikoniczny styl, pewność siebie i skrywana gwałtowność niewątpliwie miały w sobie coś seksownego. Lecz mimo to jakoś dalej mnie nie pociągał. Kto wie czy nie ze względu na podświadome przekonanie, że może mnie zabić, choć przyznaję, że podobały mi się jego podchody. Świadoma, że cała szkoła obserwuje, jak ten współczesny Brando czeka na mnie piątek czy świątek, czułam się jak prawdziwa buntowniczka. Wcześniej byłam tylko ekscentryczną, arogancką, trochę pretensjonalną laską z potarganymi włosami, ubraną jak Gwen Stefani, z lokami we wszystkich odcieniach oranżu, fioletu i ostrej czerwieni, brokatem na powiekach, leginsami w panterkę i białymi martensami rzucałam się w oczy, choć w sumie byłam nikim. A teraz byłam nietykalna i powoli stawałam się skarbem Najta. Poświęcał mi tyle uwagi, że pod jego spojrzeniem czułam się jak mrówka skwiercząca pod lupą. Jakby chciał wykuć na blachę dokładny rozmiar, kształt i położenie każdego piega i pryszcza na mojej dziewiczej twarzy. Boże, aż się kurczyłam, nigdy nie miałam problemu z patrzeniem ludziom w oczy, póki nie poznałam najta. Minęło szesnaście lat. I wciąż łapię się na tym, że gadam do nadruków na koszulkach. Z początku bałam się przebywać z nim sam na sam, ale nie miałam pojęcia, jak się od tego wymigać. Wobec braku autobusu, samochodu czy kogokolwiek na tyle odważnego, by zaryzykować gniew szkieletora, proponując mi odwiezienie do domu, gdy moi starzy byli w pracy no dobra, jedno w pracy, drugie odsypiało imprezę Najd bez wysiłku pozbawił mnie wszystkich opcji. No więc weszłam w to, głównie z braku alternatywy. Nigdy dotąd nie miałam do czynienia z kimś tak gniewnym, agresywnym i silnym. Moi rodzice byli hipisami: miłość, pokój i zioło. W domu nikt nie podnosił ręki ani głosu. Tak, po prawdzie, rodzice z trudem unosili powieki. Próbowałam zachować spokój. Przecież tak właśnie należy postąpić przy spotkaniu z dziką bestią, prawda? Zachować zimną krew. Żadnych gwałtownych ruchów. Codziennie jechałam z Knightem do domu Peggy, żeby go nie drażnić. I stawałam na głowie, żeby nie przekroczył wyznaczonych granic. I wiesz co, dzienniczku? To działało. Bo właśnie tam, w domu Peggy, z dala od grupy, w wolnym czasie zabijanym piciem, paleniem i gapieniem się w telewizor, zaprzyjaźniłam się z Ronaldem McKnightem. Gdy byliśmy sami, Knight stawał się innym człowiekiem miły bezpośredni i szarmancki nosił mi plecak otwierał piwo i podawał ogień jak prawdziwy dżentelmen. łaskotał mnie z zaskoczenia aż śmiałam się do rozpuku kiedyś poskarżyłam się na nowe buty których nie zdążyłam jeszcze rozchodzić a wtedy Knight położył sobie moje nogi na kolanach zręcznie zdjął ważące tone stalowo skórzane potwory które wówczas nosiłam i nie przerywając rozmowy szorstkimi łapami rozmasował mi stopy w tych chwilach nietypowej bliskości czasem udawało mi się coś z niego wyciągnąć. Dowiedziałam się o ojczymie, którego nie znosił, o korowodzie przemocowych kolesi, z którymi spotykała się jego matka, o złości, jaką do niej czuł, i skrywanym pragnieniu poznania prawdziwego ojca. Z perspektywy przyszłej psycholożki, intensywność tych rozmów była wręcz odurzająca. Fascynowały mnie. Nie tylko niezliczone warstwy pancerza, który ten piegus na siebie włożył, ale też fakt, że jako jedyna osoba na planecie zyskałam sposobność zobaczenia tego, co kryło się pod spodem. Cały czas uważałam, że krusza otaczające go mury, tymczasem to on robił podkop pod moimi. Stworzył mi iluzję bezpieczeństwa, pozwolił mi odczuć moją wyjątkowość i wreszcie zaatakował. 4. Rekwizyty Sekretny dziennik Bibi, 25 sierpnia Drogi dzienniczku, pewnego zaskakująco ciepłego, grudniowego popołudnia toczyłam w domu Pegi szczególnie brutalną bitwę na łaskotki z Knightem. No dobra, sama zaczęłam, lecz gdy tylko udawało mi się uciec, Knight dopadał mnie jak jakiś ninja. Ześlizgnęłam się z kanapy na podłogę, przeczołgałam na drugą stronę stolika... I wdrapałam na fotel, z którego zleciałam na podłogę pod przedpotopowym telewizorem w drewnianej obudowie. Za każdym razem wyswobadzałam się z uścisku Knighta coraz gwałtowniej, coraz bardziej wystraszona. Z początku broniłam się łaskotkami, potem zaczęłam się wyrywać, wreszcie odpychać go i uciekać na czworakach, co chyba jeszcze bardziej go podniecało. Kiedy wreszcie rozpłaszczył mnie na plecach, Stało się jasne, że z początku zalotna i zabawna pogoń przerodziła się w starcie full kontakt. Teraz walka dobiegła końca. Jeśli nie liczyć falującej piersi i walącego opętańczo serca, zostałam unieruchomiona, usidlona lodowatym spojrzeniem i niewiarygodnie silnymi rękoma pulsującymi w obcisłych rękawach koszulki. I właśnie w tym momencie uzmysłowiłam sobie, Jaka byłam głupia. Nie byliśmy przyjaciółmi, tylko drapieżnikiem i ofiarą. Polował na mnie od roku, a ja bez beztrosko wpadłam w jego sidła. Nie rozluźniając uchwytu, nie odrywając ode mnie wzroku, powoli się na mnie opuścił, jasno komunikując swój zamiar. Poddałam się. Oszołomiona adrenaliną, przygotowałam się na brutalny i potencjalnie krwawy rozwój wypadków. Świadomość, pozostawiając ciało własnemu losowi, uniosła się pod chropawy sufit, żółty od dymu, by obserwować sytuację z zarost czapierzonych palców. Ale Knight, zamiast mnie pożreć, złożył na moich wargach jeden i jedyny przeciągły pocałunek. Jego czułość wstrząsnęła mną tak bardzo, że świadomość wróciła do ciała, jak nagle puszczona gumka i raptem moje zmysły zapłonęły. Silny zapach wody kolońskiej i płynu do prania, ciepłe usta na moich wargach, twarda klata na moich piersiach, napięte ramiona przyciskające mi do boku w chude ręce, zapach gumy Winterfresh przebijający się jakimś cudem z zawoni piwa i papierosów. Kiedy wreszcie przerwał łagodny pocałunek, czego wcale się nie spodziewałam, oparł swoje czoło na moim i wypuścił powietrze z płuc. Wraz z tym długim, bolesnym wydechem zwolnił uchwyt na moich rękach. Szorstkie dłonie zsunęły się do moich zaciśniętych pięści i bez żadnego oporu z mojej strony założył mi je za głowę. Ruchy miał tak spokojne, a oddech tak miarowy, jakby sięgał do ostatnich rezerw samokontroli, by powstrzymać się od rozerwania mnie na strzępy. Zdecydowanie byliśmy drapieżnikiem i ofiarą. Byłam pewna, że czuję wibracje pulsu bijące ode mnie jak fale dźwiękowe od bębna. Leżałam pod nim zdławiona podniecającym lękiem. Odzyskawszy panowanie nad sobą, pocałował mnie jeszcze raz. Nie mogłam się ruszyć ani nabrać tchu. Cała krew odpłynęła mi do mózgu, który usilnie próbował sformułować jakąś spójną myśl. Język najta rozpoczął niespieszny, hipnotyczny taniec z moim. Kiedy rozluźnił ucisk na moich nadgarstkach i ostatni raz z uznaniem zassał moją dolną wargę, wszystkie myśli, dotąd bardzo mgliste, przyszły mi do głowy jednocześnie. Nie wiedziałam od czego zacząć. W ciągu piętnastu lat życia na tej planecie całowałam się tylko z dwoma chłopakami Coltonem i Bryanem, ale nigdy, przenigdy w taki sposób. To było podniecające, to było. Jest na cholera. Co to było? I kiedy tak leżałam, rozciągnięta pod rozchwianym, emocjonalnie muskularnym skinem, z chaosu w mojej głowie wyłoniły się wreszcie dwie konkretne myśli. Pierwsza: Ronald Knight jest we mnie zakochany, druga: Nigdy nie zdołam uciec. Zachwyciła mnie własna wyjątkowość wyczytana w jego oczach. Jego namiętność, a w pewnej mierze nawet władczość i podniecające onieśmielenie, które we mnie budził. Strach był jednak silniejszy. Niczego nie pragnęłam mocniej niż puścić cały ten incydent w niepamięć. Knight nigdy mnie nie skrzywdził, ale wielokrotnie widziałam jak krzywdzi innych, czasem bez powodu. Co by zrobił, gdybym odmówiła? Nie chciałam skończyć w studni z milczenia owiec wykopanej pod domem Pegi. Nie, odmowa nie wchodziła w grę. Nie mogłam pokazywać się z nim publicznie w charakterze jego dziewczyny. Jasne, wiedziałam, że nie jest upiornym faszystą czy rasistą, za jakiego uchodził na własne życzenie, ale byłam z tą wiedzą sama. Co pomyśleliby moi kumple na litość boską, przecież moja najlepsza przyjaciółka, Juliet, była mulatką japońskiego pochodzenia. Co za kanał. To nie może wyjść na jaw. Nie ma takiej opcji. Tajemnica przetrwała trzy dni. Jak się okazało, Knight niczego nie pragnął bardziej niż rozgłosić ją całemu światu. Odprowadzał mnie gdzie się dało, całował na pożegnanie przed każdymi zajęciami, obejmował podczas lunchu i sztyletował spojrzeniem każdego faceta, który śmiał choćby na mnie spojrzeć. Ja pierdolę. Jakimś cudem zostałam dziewczyną szkieletora, naszego nadwornego grzechotnika. Co lekcje pisał miłosne, niecenzuralne, ilustrowane liściki. Co rano przynosił drobne prezenty. Torebkę ciastek, zerwany w drodze do szkoły kwiatek, odciętą głowę. Jak na faceta, który zbudował swój wizerunek na wyobrażeniu o własnej nieprzystępności i potencjalnie morderczych skłonnościach, był zdumiewająco niespeszony uwagą, którą na siebie ściągał. Miał w dupie, kto mu się przygląda, gdy zrywając kwiatki i bazgroląc płonące serca na marginesach zeszytów, robił z siebie głupka. Na ostatniej lekcji przycupnęłam w tylnej ławce, żeby dyskretnie odpakować i odczytać kolejny finezyjnie złożony liścik, gdy nagle z psychotycznej basgraniny porywacza żądającego okupu wyskoczyły trzy słowa: Knight naskrobał coś w ten deseń: Droga Bibi. Nie mogę się doczekać dzisiejszego popołudnia. Zaplanowałem coś, o czym myślałem odkąd cię zobaczyłem. Nie denerwuj się, wiem, że pewnie myślisz, że chcecie Cię tylko wykorzystać, ale to nieprawda. Kocham Cię, Knight. Mój dziewiczy, piętnastoletni umysł wychwycił tylko trzy słowa: denerwuj, wykorzystać, kocham. Rany Boskie? Żeby nie spaść z krzesła, musiałam się przytrzymać blatu. Knight chciał się kochać ze mną za kilka godzin. I jeśli wskazówką miał być ludzik nagryzmolony na odwrocie, to mogłam się spodziewać rekwizytów.